Remont zabytkowej hali w Dębicy trwa. Modernizacja obiektu położonego przy ulicy Kościuszki rozpoczęła się w październiku minionego roku. Co się zmieni? Zadanie przewiduje termomodernizację, remonty sanitariatów i szatni oraz malowanie ścian i sufitów, a także prace wokół budynku. Chodzi m.in. o podjazd dla niepełnosprawnych. Wszystko wyniesie ponad 5 milionów złotych. Jak przebiegają prace? Remont trwa. Nie będę mówił, kiedy koniec, bo po prostu roboty idą pełną parą. Jest wszędzie wymienione ogrzewanie, jest wymieniona instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Jest już końcówka docieplenia ścian od strony wewnętrznej. Tego na razie nie widać, bo to wszystko jest w środku, ale roboty postępują. Tak jak jest zapisane, zostanie dotrzymany termin i ta hala będzie oddana do użytku z pociechą dla wszystkich, najbardziej chyba sekcji karate i tych, które tutaj odbywały zajęcia popołudniami. W trakcie prac sportowcy, którzy trenowali w tym miejscu, korzystają z innych sal na terenie miasta. Już nie mogą doczekać się, kiedy wrócą na parkiet. Muszą być cierpliwi, widzą, że praca wre. I myślę, że co dzień to bliżej do tego, że wyjdą naprawdę na świeży parkiet, na pachnące do środka sale i ta radość trenowania by się większa niż do tej pory była. Przetarg wygrała firma Iglobud, która na wykonanie tego zadania dostała 12 miesięcy. Oprócz gruntownej modernizacji obiektu zakupione zostanie również nowe wyposażenie.